Proszę Państwa, chciałbym Państwu przedstawić pewną debatę, czy pewien spór, który toczy się w filozofii, to nie tylko filozofii francuskiej, bo to jest taka filozofia bliższa również przez to, że całe swoje studia odbyłem we Francji w latach 90., ale taki spór dotyczący ukrytości Boga. No ktoś powie, no dobrze, jeżeli Bóg się ukrywa, no to kiedyś był jawny. No nie do końca, no bo przecież nikt Boga nigdy nie widział. Natomiast kiedy popatrzymy na całą historię filozofii, to zwróćmy uwagę, że zagadnienie Boga zawsze interesowało filozofów. To nie jest tylko zagadnienie, które interesuje ludzi religijnych. Powiem, mamy jakichś tam ludzi religijnych i popatrzmy, że mamy wiele religii. Nie mamy jednej religii. Mamy islam, mamy chrześcijaństwo, mamy hinduizm, więc mamy dosyć duży obszar ludzi religijnych i nawet kiedy popatrzymy na statystykę, to się okaże, że większa część ludzkości jednak jest religijna. To, że żyjemy w takich obszarach dzisiaj sekularyzowanych, jak Europa, bo Stany Zjednoczone wcale nie są państwem sekularyzowanym, o czym przypomniał Charles Taylor w takiej swojej pracy Wiek Sekularny, jedna z takich wybitnych prac analizujących obecność religii dzisiaj, to jednak ta religia nadal jest. I filozofów zawsze interesowała kwestia, czy Bóg jest, w jaki sposób możemy go uzasadnić, a z drugiej strony interesowali również, kim jest ten Bóg. I ta ukrytość Boga, taki główny temat, który Państwu chciałem dzisiaj tutaj zaprezentować i z Państwem troszeczkę o tym porozmawiać, właściwie dotyczy rzeczywiście XXI wieku. Bo kiedy znowu prześledzimy sobie historię filozofii, myślę, że tutaj profesor Andrzejuk jest specjalistą od filozofii starożytnej i filozofii średniowiecznej, popatrzmy, tam kwestia absolutu była tak oczywista, że właściwie nie ma filozofa, który by tej kwestii nie podejmował. Czy weźmiemy Platona, Arystotelesa, czy weźmiemy późniejszych filozofów, już nie mówiąc o całej filozofii średniowiecznej, która była na tyle przeniknięta myśleniem chrześcijańskim, że tam właściwie ciągle dyskutowano o Bogu, i teologicznie, i filozoficznie. No, pewna zmiana nastąpiła może w czasach nowożytnych, ale popatrzmy, że dzisiaj, rzeczywiście w naszych czasach współczesnych i to w naszej kulturze, w kulturze europejskiej, dzisiaj pojawia się pytanie, czy można mówić o Bogu w sposób racjonalny. Czy właściwie Bóg to nie jest taka kwestia, abyśmy powiedzieli, o właśnie dla ludzi religijnych, może dla jakichś fanatyków religijnych, dla ludzi, którzy są zaangażowani. Natomiast my właściwie tak w przestrzeni publicznej, czy w przestrzeni filozoficznej nie podejmujmy tego tematu. Właśnie niech Bóg pozostanie Bogiem ukrytym, czyli niech pozostanie Bogiem prywatnym. Bo to jest jeden z pomysłów dzisiaj, który jest przejawiający się we współczesnej nawet dyskusji, to jest to, że zostawmy kwestie religijne, zostawmy kwestię absolutu jako indywidualną kwestię prywatną i w ogóle nie poruszajmy tej kwestii. Czy człowiek wierzy, czy nie wierzy, to jest jego sfera prywatna. Okazuje się, że nawet na początku naszego stulecia dyskusje, które przetoczyły się przez Europę, chociażby Habermasa, Rawlsa, Cartera, takich wielkich nawet myślicieli, okazuje się, że nie, że jednak kwestia absolutu jednak jest kwestią, która dotyka wszystkich ludzi. A chyba najbardziej świat o tym się przekonał i to rzeczywiście było pewne, takie bym powiedział, zdziwienie świata. Świat się przekonał, kiedy nagle Ameryka została wstrząśnięta zamachami na World Trade Center, kiedy się okazało, że było to z motywacji religijnej. Popatrzmy, co się rozpętało wtedy, kiedy odbyły się te zamachy. Nagle dostrzeżono, że religia potrafi zmienić bieg historii. Że ludzie, którzy z jakiejś inspiracji religijnej, no trudno jest powiedzieć, że to religia, bo to bardziej może jakaś tam ideologia czy fanatyzm, ale jednak z jakiejś inspiracji nagle dokonują takich aktów i okazuje się, że nie, że religia nadal jest niesamowicie silnym działaniem, faktorem, który ma wpływ na życie społeczne. Więc nie można tej religii, że tak powiem, gdzieś zamieść pod dywan. Jedna rzecz, o której chciałbym Państwu troszeczkę powiedzieć, kiedy mamy pytanie o tego Boga ukrytego, jak ten Bóg dzisiaj przejawia się właśnie w filozofii, to właściwie chciałbym Państwu pokazać dwa elementy. Z jednej strony chciałbym pokazać właściwie, jak wygląda pewna argumentacja, czy pojawia się próba ukrywania Boga za pomocą ateizmu. Bo zwróć uwagę, czym jest ateizm? Ateizm to jest stanowisko, które stara się uzasadnić niekonieczność przyjęcia postawy religijnej. Bo zwróć uwagę, nie ma dowodu, który nam
uzasadnić w sposób, jak to ładnie filozofia mówi, konkluzywny. Nie ma dowodu, który w sposób konkluzywny nas przekona o istnieniu absolutu albo o nieistnieniu absolutu. Nie ma takiego dowodu. My mamy spójne argumenty, na przykład z ateizmem. Są jakieś argumenty za ateizmem, ale można powiedzieć, że spójnego, konkluzywnego dowodu, który nam rozstrzygnie tą kwestię, nie ma takiego dowodu. Ani teiści, ani ateiści nie posiadają takiego dowodu. No, możemy tu sięgnąć po argumentację świętego Tomasza z Akwinu. Często się mówi, że to są dowody na istnienie Boga. Nie, to nie jest dowód. To jest spójna argumentacja. Ona ma swoje założenia, swoje przesłanki i albo ktoś przyjmie te założenia i przesłanki i wtedy mówi, ok, to jest fajna, spójna argumentacja. Więc wiedzmy jedno, że nikt nam nie rozstrzygnie. Nikt nam nie rozstrzygnie kwestii, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje. W sposób konkluzywny. Ale na tyle potrzebna jest jakaś racjonalność, jakaś refleksja, która jednak to zagadnienie ciągle podejmuje. Bo zwróć uwagę, czy chcemy, czy nie chcemy, my mamy jakiś pogląd w tej sprawie. Każdy człowiek ma pogląd w tej sprawie. Ja bym powiedział i to z bardzo prostej przyczyny. Z tej przyczyny, że kiedyś umrzemy. I zwróć uwagę, że każdy z Państwa ma jakiś pogląd w tej sprawie. Czy życie jest jakieś po, czy koniec, idziemy do piachu i sprawa załatwiona. Czy chcemy, czy nie chcemy, mamy jakiś pogląd. Tak egzystencjalnie zmuszeni do tego, żeby zająć stanowisko w tej kwestii. Gdyby śmierci nie było, teoretycznie, jakiś transhumanizm, który nas uczyni nieśmiertelnymi, zwróć uwagę, byśmy nie byli zmuszeni do posiadania jakiegoś poglądu w kwestii istnienia absolutu. Bo kwestia istnienia absolutu, zwróć uwagę, to jest kwestia istnienia zaświatów, innego świata. Czegoś, co nazywa się transcendencją, czegoś innego. Więc albo przyjmujemy to, albo nie. I każdy z nas prędzej czy później skonfrontuje się z takim zagadnieniem. My nie unikniemy tego. Zwróć uwagę, że są takie momenty, kiedy człowiek nagle przeżywa taką refleksję. Zawsze jest taka refleksja. Ta refleksja pojawia się w momencie, kiedy ktoś z bliskich naszych odchodzi, kiedy ocieramy się sami o śmierć. Popatrzmy, że człowiek nagle mówi, no dobra, ale no, co dalej? Kruchość naszego istnienia, przygodność naszego istnienia, niekonieczność naszego istnienia. Więc nawet jeżeli człowiek sobie myśli, nie, no ja tam nie jestem ani religijny, ani religijny, mam to wszystko w nosie. Prędzej czy później zadamy sobie to pytanie. Człowiek nie jest w stanie uciec od pytania o kwestię absolutu. Bo to jest pytanie związane bardzo silnie ze śmiercią. I człowiek prędzej czy później przemyśli to zagadnienie. Odpowie sobie na to pytanie. Więc może czasami warto podjąć ową refleksję i gdzieś zastanowić się, jakie są racje za tym, jakie są racje za tym. Troszeczkę na wzór Pascala. Pascal zaproponował coś, co nazywa się tak fajnie zakładem Pascala. I wydaje mi się, że Pascal nie tyle chciał udowodnić istnienie Pana Boga, ale Pascal chciał zmusić, popatrzmy, ludzi do tego, żeby przemyślili ową kwestię. I Pascal tak trochę na zasadzie, nie chcę powiedzieć, biznesowej do tego podszedł. Co nam bardziej się opłaca, wierzyć czy nie wierzyć? No jeżeli wierzę, no to zyskam to, 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 stracę to, to i to. A jeżeli nie wierzę, to zyskam to, 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 a stracę to i to. I Pascal mówi, no według niego lepiej opłaca się wierzyć, bo można za dużo stracić w życiu. I wydaje mi się, że nasze czasy, kiedy my troszeczkę stajemy się mniej refleksyjni, jesteśmy bardziej zanurzeni w bieżące życie, jesteśmy zabodźcowani dzisiaj bardzo silnie. No, zwróć uwagę, że jakimś z elementem, który dzisiaj sprawia, że człowiek nie jest aż tak refleksyjny, to jest to, że ciągle karmimy się różnymi bodźcami. Tych bodźców jest za dużo. Dzisiaj zwróć uwagę, że nawet jadąc tutaj do Państwa, słuchałem sobie taki podręcznik Praca Głęboka. Praca Głęboka to jest właśnie praca, która polega na tym, że człowiek powinien oderwać się od wielu bodźców, żeby całkowicie się skoncentrować. Popatrzmy, jeżeli, nie wiem, Jung, wielki psychiatra, pracował tylko, że tak powiem, w domu nad jeziorem. Montaigne wybudował sobie wieżę, w której pisał książki, bo musiał się odizolować. I dzisiaj okazuje się, że wielu dzisiaj ludzi zaczyna dostrzegać, że trzeba pójść w stronę pracy głębokiej, czyli pracy, która potrafi oderwać się od bodźców, która potrafi skoncentrować się na tym zdaniu. Okazuje się, że to jest praca o wiele bardziej efektywna.
Ale to jest znowu to nawiązanie do tego, czy owa kwestia, nazwijmy to istnienie absolutu, też nie powinna być gdzieś przez nas przemyślana. I znowu nie chodzi o to, żebyśmy stali się nagle ateistami albo teistami, ale żebyśmy w ogóle podjęli to zagadnienie. Żebyśmy gdzieś w naszej refleksji zastanowili się, no dobrze, no prędzej czy później może warto się zastanowić, jak ta kwestia wygląda. I chciałbym Państwu przedstawić jakby dwie rzeczy. Mianowicie chciałbym Państwu przedstawić z jednej strony, jak wygląda ta argumentacja ateistyczna i jak ona dzisiaj się kształtuje, bo rzeczywiście dzisiaj nawet się mówi wręcz o tak zwanym nowym ateizmie. Jest nowy ateizm, to znaczy, że kiedyś był stary ateizm. I bardzo prosto. I też bym chciał Państwu pokazać, jak dzisiaj też zmieniła się jakieś podejście właśnie do uzasadniania absolutu. Że dzisiaj rzeczywiście już rzadziej może sięga się do świętego Tomasza z Akwinu. Wprawdzie szkoda, bo jednak tam pewien aparat metodologiczny i sposób uzasadniania jest bardzo ciekawy, ale może dzisiaj troszeczkę patrząc na współczesną kulturę, trochę inaczej szuka się tego absolutu. Rzeczywiście ten, jak za chwilę Państwu pokażę, ten absolut jest o wiele bardziej absolutem ukrytym. A to związane jest między innymi właśnie z kontekstem naszych czasów, czyli cierpieniem, złem, którego doświadczamy. I tu zupełnie inaczej stawia się to pytanie. Ale weźmy może tak, spójrzmy sobie na ten nowy ateizm. Ja powiem, że są dwa rodzaje nowego ateizmu. Jest ateizm dzisiaj, który bym nazwał ateizmem trochę fundamentalistycznym. To są właśnie takie postacie jak Dawkins, jak Dennett, Harris, Hitchens, niektórzy ich tak nazywają, cztery jeźdźcy apokalipsy ateistycznej. I rzeczywiście to są ludzie, którzy bardzo silnie zaangażowali się światopoglądowo w uzasadnienie ateizmu. Pamiętam, jak Dawkins wydał tą swoją słynną pracę Bóg urojony. Akurat byłem w Anglii w tym czasie i byłem zdziwiony, że wchodzę do każdej księgarni, to właściwie na wejściu do każdej księgarni była taka kubka z książką Dawkinsa. Jeździły autobusy z reklamą Bóg urojony. Rzeczywiście bardzo mocna reklama była tej książki. Na czym polega ten ateizm? Wydaje mi się, że ten ateizm ma, można powiedzieć, dwie zasadnicze cechy. Pierwsza cecha tego ateizmu, która trochę zaczyna przebrzmiewać, to jest teza, że tylko nauki szczegółowe są w stanie dać nam odpowiedź o wszystko. Właściwie nie zajmujmy się humanistyką, nie zajmujmy się jakimiś elementami związanymi z religijnością. Nie. Jeżeli mamy jakieś pytania dzisiaj, to na te pytania odpowie nam prędzej czy później nauka szczegółowa. Może z tego powodu, że Dawkins był zresztą bardzo dobrym i wybitnym biologiem. I twierdzi, że nie trzeba nam niczego innego. A skoro nauka nie odpowiada nam na pytanie o Boga, w ogóle nie podejmuje tego tematu, nie posiada narzędzi, żeby tym się zająć, no właściwie to Pana Boga zostawmy sobie całkowicie w spokoju i trzeba założyć jedno. To się ładnie nazywa, że jest to tak zwany naturalizm metodologiczny albo też naturalizm metafizyczny. Naturalizm metodologiczny to znaczy, że nauki, które dzisiaj są wiodące, czyli nauki szczegółowe, nie mają w ogóle narzędzi, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast metafizyczne to, ponieważ nie mają narzędzi, to znaczy, że trzeba wyciąć tą rzeczywistość inną. Jest tylko to, co nas otacza. I właściwie na tym zamykamy temat. A nauki szczegółowe dadzą nam odpowiedź. Trzeba przyznać, że nawet współcześni ateiści dzisiaj mocno krytykują taką postawę. Mówiąc, że no może nie do końca jest tak. Bo kiedy zmagamy się z cierpieniem, albo na przykład z sensem życia, kiedy mamy kryzysy egzystencjalne, kiedy w ogóle człowiek się zastanawia, po co tu istnieje na tym świecie, to zwróć uwagę, że nauki szczegółowe no nie dadzą. Nie weźmiemy podręcznika do fizyki i mówimy, no to zobaczmy, jaki jest sens życia. No, dla niektórych fizyków sensem życia jest fizyka, ale to dla fizyków. No tak, tak. Mój ojciec był profesorem fizyki, to wiem, że sensem jego życia była fizyka. Ale tak to nie działa w naszym codziennym życiu. Jednak człowiek potrzebuje czegoś więcej. Zresztą, jak Państwo też myślę, kiedy mają jakieś problemy relacyjne, miłości, zdrady, przyjaźni i tak dalej, to Państwo nie sięgają do podręcznika, no powiedzmy, nie wiem, biochemii, żeby zastanowić się, no jak działa, powiedzmy, relacja międzyludzka, nie? To coś więcej jest. Oczywiście biochemia ma duży wpływ na to, ale generalnie tam nie będziemy szukać odpowiedzi na te pytania. A druga cecha tego ateizmu fundamentalistycznego, to jest bardzo negatywne spojrzenie
na w ogóle religia. Religia i ja bym powiedział, że to spojrzenie na tę religię jest bardzo jednoznaczne. Religia jest źródłem zła. Koniec, kropka. Zresztą to Dawkins wielokrotnie bardzo dobitnie mówił, że religia po prostu generuje zło. W religii nie ma nic dobrego. I oczywiście znajdziemy wiele przykładów, które nam potwierdzą tę tezę. No właśnie chociażby ten kontekst bardzo współczesny, kiedy religia chrześcijańska na przykład zmaga się z aferami pedofilskimi. Może ja nie lubię użyć słowa afera pedofilska, nie, z przestępstwami, bo to trzeba nazwać po imieniu. To nie są afery, tylko to są przestępstwa. Więc rzeczywiście to dotyka, kiedy pojawiają się wyciąganie, że inkwizycja, że samo zło, wojny religijne i tak dalej. Zwróć uwagę, to jest argument, który wielokrotnie przez wieki się pojawiał, ale on na pewno dzisiaj wyrósł ze zdwojoną siłą. No, znowu egzemplifikacją tego są te i kwintesencją są te zamachy terrorystyczne dokonane chociażby przez inną. I Dawkins powie tak, zobaczcie, czym jest religia. On nie powie, zobaczcie, że religia może być wypaczona, że religia może stać się ideologią. Dawkins powie, o, to jest istota religii, to jest fanatyzm, to jest zabijanie, to jest usprawiedliwianie zabijania. No, czasami rzeczywiście tak się dzieje. Nawet jeżeli spojrzymy na to, jak Kościół prawosławny Cyryl usprawiedliwia agresję na Ukrainę, popatrzmy, że stara się znowu usprawiedliwić zło. Ale to nie jest już religia. To jest bardziej ideologia albo wykorzystanie systemu religijnego do uzasadnień ideologicznych. I to na pewno cechuje ten ateizm fundamentalistyczny. Czyli z jednej strony taki scjentyzm, jak to ładnie się określa, czyli zaufanie do nauk przyrodniczych, a z drugiej strony jest jakby skwitowanie, że każdy system religijny jest systemem, który generuje zło. Żeby Państwu podać jeszcze inny przykład, może nie Dawkinsa, ale jest taki francuski filozof, ateista, zresztą bardzo zaangażowany w system ateistyczny, Michel Onfray, nawet jego praca też przetłumaczona jest na język polski, traktat ateologiczny, jego dekadencja na przykład, jego praca i rzeczywiście dużo miejsca poświęca krytyce zwłaszcza religii monoteistycznych, to on mówi, co to jest religia? I on tak fajnie wymienia takie cechy. Mówi, pierwsze to jest nienawiść do rozumu. Każda religia to jest po prostu aberracja rozumu, to jest posłuszeństwo, to jest zaufanie jakimś fundamentalistom. Człowiek, jeżeli chcesz być religijny, najpierw wyłącz swój rozum. To jest definicja Michela Onfray. No, wiemy, że patrząc na wiele systemów religijnych, czy na chrześcijaństwo, czy na buddyzm, nawet na islam, to tak to nie działa. To nie jest kwintesencja religii. Ale mówi dalej, to jest nienawiść chociażby do świata doczesnego. No bo co religie mówią? Religie zawsze powtarzają jedno. Tu jest źle, a tam będzie cudownie w życiu wiecznym. Wszystko tu jest złe. No, już nie mówiąc o tym, że to jest nienawiść do seksualności, nienawiść do kobiet, nienawiść do świata doczesnego, że wszystkie religie to jest jedna wielka nienawiść. No, więc Michel Onfray, podobnie jak Dawkins, jakby nie widzi niczego pozytywnego w systemie religijnym. System religijny to są systemy nienawiści do pewnych dóbr, które z definicji są dobre, jak seksualność, cielesność, świat doczesny, rozum i tak dalej. Więc to jest ten pierwszy rodzaj ateizmu. Drugi rodzaj ateizmu, który dzisiaj, wydaje mi się, nawet staje się ateizmem bardziej rozpowszechnionym, bo wydaje mi się, że ten skrajny ateizm, on wcale nie przyciąga wielu zwolenników, może przez to, że jest taki fundamentalistyczny. To jest ateizm, który ja nazywam tak po swojemu jako taki ateizm umiarkowany, ateizm dialogiczny. Co cechuje ten ateizm? Można by tu wskazać na przykład André Comte-Sponville, też jego praca Duchowość ateistyczna została wydana w języku polskim, ale to jest ateizm, który po pierwsze krytykuje religię, dowody na istnienie Boga. Zresztą bardzo ciekawe argumenty Comte-Sponville na przykład wyciąga. No mówi, dlaczego mamy mówić, że Bóg jest u początków człowieka, kiedy człowiek jest po prostu taki beznadziejny. No jeżeli człowiek jest zdolny do takiego zła, to co my mamy głosić tezę, że Pan Bóg nas stworzył, nie? Jak niektóre religie, żeby nie powiedzieć wszystkie, raczej upatrują genezę człowieka w samym jakimś tam stwórcy. No to jak popatrzymy, że człowiek jest na obraz podobieństwo Pana Boga, no to szkoda Pana Boga, jak na nasz obraz i podobieństwo.
gdzieś tam te związki istnieją. Albo też argumentuje, że dlaczego ciągle mamy mówić, że u początków, czy za odpowiedzialnością za zaistnienie czegokolwiek odpowiada Pan Bóg. Może to jest jakaś tajemnica, może my znajdziemy jakąś odpowiedź, dlaczego to tam Pana Boga musimy wsadzić. I rzeczywiście on tak stara się pokazać różne argumenty, dlaczego ten Pan Bóg tak nie do końca jest do przyjęcia. Ale co jest cechą tego ateizmu? Po pierwsze, dostrzega też pozytywne elementy w systemie religijnym, natomiast wydaje mi się, że ten ateizm stara się również zaproponować pewną duchowość. Czyli to nie jest ateizm, który jest utożsamiany, nie wiem, z jakimś bezbożnictwem. Nie? Bo zwróćcie uwagę, nawet w języku niektórych przedstawicieli religii mogą Państwo usłyszeć coś takiego. Jesteś ateistą, to jesteś bezbożnikiem, nie chodzisz do kościoła, to w ogóle nie daj Panie Boże po prostu. To stoczysz się na samo dno. Zwróćcie uwagę, bardzo często taka argumentacja się pojawia. Ateiści mówią nic z tych rzeczy. Często system ateistyczny jeszcze wywołuje większą motywację u człowieka do jakiegoś zaangażowania się na rzecz dobra. I ci ateiści uważają, że trzeba, żeby ateizm stał się jakąś konkurencją, w cudzysłowie, dla systemu religijnego, to musi zawierać w sobie duchowość. A po co jest duchowość? I znowu to odwołałem się do Luca Ferry, znowu taki inny myśliciel francuski. Luca Ferry zastanawia się, co to jest duchowość. Zwróć uwagę, my często mówimy, no, że taki człowiek uduchowiony, że człowiek... Najczęściej nam się to kojarzy mimo wszystko z jakąś religijnością, nie? Duchowość. Dzisiaj wiemy, że duchowość może funkcjonować niezależnie od religijności. I Luca Ferry mówi, że duchowość to przede wszystkim nie jest nasz system etyczny. To nie są nasze zachowania moralne. To nie jest, bo zwróć uwagę, że każdy z Państwa ma pewien system moralny, który Państwo uzasadniają. Że na przykład, nie wiem, Państwo mają jakieś zasady moralne typu łysych nie lubimy na przykład, nie? Nie jest jakiś system, nie? I Państwo uzasadniają, bo Państwo, nie wiem, doświadczyli złego czegoś od człowieka łysego, więc Państwo łysych nie lubią i to jest Państwa system etyczny. Nie? Więc my konstruujemy sobie takie systemy, nie? To jest... Niech Państwo czasami sobie przemyślą, właśnie z jakiego powodu my czasami pewne zachowania sobie robimy, bo to jest nasz system i my sobie, fajnie, jeżeli mamy, jeszcze wiemy dlaczego, to jest całkiem nieźle. Więc popatrzmy, moralność to jest nasze odniesienie do drugiego człowieka, do samego siebie i do świata zewnętrznego. To są nasze relacje, to jest moralność. Państwo muszą mieć jakieś odniesienie do samego siebie, na przykład Państwo, nie wiem, dbają o swoją urodę, dbają o cielesność i tak dalej. Mam jakieś odniesienie do samego siebie. Państwo dbają chociażby, nawet sama Państwa obecność tutaj, to znaczy, że Państwo dbają chociażby o jakiś swój rozwój intelektualny, no bo chcą z czegoś się Państwo dowiedzieć i tak dalej. To jest właśnie system etyczny. Do drugiego człowieka, no wiadomo, no nie możemy się zabijać, nie możemy się ranić, więc człowiek ma jakieś tam zasady. Do świata również. Dzisiaj popatrzmy, mamy pewne odniesienie klimatyczne do zwierząt i tak dalej. I to jest moralność. A Luca Ferry mówi, ale to nie jest duchowość jeszcze. Duchowość, mówi, pojawia się w dwóch sytuacjach. Duchowość jest wtedy, kiedy człowiek musi sobie poradzić jakoś z cierpieniem. Patrzmy, cierpienie nas zawsze dotyka. Nie ma człowieka, który nie doświadczył cierpienia. No można powiedzieć, samo nasze istnienie już jest swego rodzaju cierpieniem. Bo zwróć uwagę, mamy perspektywę starzenia się, mamy perspektywę śmierci. Sama nasza egzystencja właściwie już zawiera jakiś element cierpienia. Tego nie da się. Już nie mówiąc o tych cierpieniach, które wynikają z naszych chorób, z naszych porażek, cierpienia, które doświadczamy od innych ludzi. Nie ma człowieka, który by powiedział, w życiu nie cierpiałem. No nie ma takiego człowieka. Czy to jest cierpienie fizyczne, czy jest to cierpienie moralne, czy jest to cierpienie wywołane przeze mnie, przez drugiego człowieka, przez świat, przez los, przez nie wiadomo kogo. Zawsze jest jakieś cierpienie. My się cieszymy, kiedy gdzieś to cierpienie schodzi na drugi plan, kiedy człowiek doświadcza takich chwil dobrostanu całkowitego. Dobrze, że takie chwile też są. Ale cierpienie jest obecne. I Luca Ferry uważa, że tak, że duchowość to jest to nasze wyposażenie, które zdobyliśmy w różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie intelektualnej, na płaszczyźnie doświadczenia życiowego, które pozwala nam zmagać się z cierpieniem i ze śmiercią. Można powiedzieć, że to wyposażenie, które Państwo gdzieś
odruchowo czasami stosują, żeby poradzić sobie z cierpieniem. Na przykład, że państwo cierpią, no to nie cierpią sami, tylko państwo postanawiają zadzwonić do kogoś, odwiedzić. To jest właśnie element duchowości. Że państwo wiedzą, że relacyjność, ten wymiar relacyjny dla państwa jest czymś, co jest w stanie złagodzić cierpienie. I to jest duchowość. To jest pewne wyposażenie, które zaczynamy stosować w tych momentach, kiedy jest cierpienie. I Lukferi, i podobnie jak Andrzej Sponville, uważają, że ateizm może dostarczać nam takiego elementu duchowości. Że nie tylko religia to robi, bo zwróć uwagę, religia mocno koncentruje się na wyzwoleniu z cierpienia i pokonaniu śmierci. No, nie ma religii, nie ma systemu religijnego, który by nie zakładał, że tu jest gorzej, tam będzie lepiej. Czy to będzie buddyzm, islam, chrześcijaństwo, hinduizm. Zwróć uwagę, każda religia zakłada, że śmierć jest jakimś elementem przejścia. Nawet jeżeli chociażby w buddyzmie nie mamy do czynienia z Bogiem osobowym, gdzie tam będziemy się bawić z Panem Bogiem i tak dalej, ale mamy nirwanę, mamy wyzwolenie się z tego elementu, który generuje w nas cierpienie. I znowu to jest stan odmienny od tego stanu tutaj. I stąd ateiści dzisiaj dostrzegli, że żeby dzisiaj troszeczkę mówić o duchowości, to trzeba też dostarczyć pewne elementy, które taką duchowość skonstruują. No i oczywiście proponują pewne rzeczy, właśnie relacja, miłość, doświadczenie oceaniczne, czy jakieś jedności ze światem, jedność, wierność na przykład. Trzeba bardzo ciekawie, jak on Sponville pisze o pewnej wierności. No, patrzmy, że wierność nam się znowu kojarzy najczęściej, nie wiem, z wiernością małżeńską, relacji i tak dalej. Mówi, ta wierność jest w wielu aspektach. Wierność czynnościom, które wykonujemy, wierność zasadom, które mamy, wierność pewnej koncepcji moralności, które to znowu jest pewien element duchowości, która gdzieś człowiekowi może pozwolić na zmierzenie się z tym właśnie cierpieniem i perspektywą śmierci. I wydaje mi się, że to jest nowy rys współczesnego ateizmu. Że nowy ateizm nie tylko jest ateizmem, by powiedział, odrzucającym jakiś system religijny, mówiąc, że to jest niedobre źródło cierpienia, zła i tak dalej, tylko zaczyna pokazywać, że przyjęcie światopoglądu ateistycznego jest również możliwe do tego, aby zmagać się z tymi podstawowymi elementami naszego życia, jakim jest cierpienie i śmierć. Wydaje mi się, że to jest dosyć interesujące. Nawet jest taki myśliciel, który nazywa się Alain de Botton, jest z kolei szwajcarski filozof. On napisał ciekawą książeczkę. Zresztą jest, jak państwo się interesują filozofią, to też napisał książeczkę Filozofia jako pocieszenie, czy filozofia, która daje pocieszenie. Napisał książeczkę Architektura szczęścia, jak architektura wpływa na nasze szczęście na przykład. Zresztą, to tak mała dygresja, bardzo ciekawie argumentuje, powiedzmy, jak mało zwracamy uwagę, w jakich budynkach przebywamy, jak to wygląda, w jakich miejscach lubimy, do jakich miejsc lubimy chodzić. To ma wielki wpływ podobno na nasze samopoczucie. Pokazuje tą pewną korelację między szczęściem, a pewnym elementem architektury czy sztuki. I zresztą tu trochę ten Alain de Botton załamuje ręce, mówiąc, że ta sztuka współczesna to ona raczej szczęścia człowiekowi nie daje. Ale mniejsza o to. Natomiast on ciekawie pokazał, że kiedy popatrzymy na religię monoteistyczną, to tam jest wiele fajnych elementów, on mówi. Mówi na przykład, dlaczego nie doświadczyć takiej wspólnoty, jakie mają wspólnoty religijne. Mówi, że ciekawa uwaga. Mówi, że dzisiaj niewiele jest wspólnot w świecie współczesnym, które dają tak bezwarunkową akceptację, jak wspólnoty religijne. Bo patrzmy, państwo, nie wiem, mieszkamy w Polsce, nagle idziemy sobie do Brazylii. Na przykład państwo, załóżmy, że państwo są wyznawcami jakiejś religii. Państwo jadą do Brazylii, idą do kościoła swojej religii i państwo są tam przyjęci. Nikt nie pyta skąd, a co, a dlaczego. Nie, państwo są po części już u siebie. I Alain de Botton mówi, że takiego doświadczenia dzisiaj powoli już nie ma. My nie mamy takich doświadczeń, pewnej takiej, można powiedzieć, bezwarunkowej akceptacji, a wspólnoty religijne gdzieś to potrafią przechować, mniej lub bardziej. I mówi, to jest jakiś wzorzec, który no, powinien nawet pojawić się w naszych czasach i do którego powinniśmy się odwołać. I wydaje mi się, że kiedy mówimy o tym Bogu ukrytym, to wydaje się dzisiaj, że odwołuje się oczywiście tutaj do kontekstu europejskiego, czyli do cywilizacji zachodniej.
to jednak ten światopogląd, bym powiedział, ateistyczny, jest światopoglądem, który staje się no, troszeczkę światopoglądem, nie chcę powiedzieć, dominującym. Taka jest prawda. No, jeżeli na przykład, nie wiem, patrzymy nawet socjologicznie na pewną sekularyzację Europy, to zwróć uwagę, że to jest fakt. No, jeszcze Taylor, kiedy pisał swoją pracę, monografię, 1000 stron, kiedy opisywał wieki sekularne, to jeszcze na początku 2000 lat mówi, no są takie dwa, można powiedzieć, światełka, które jeszcze pokazują, że sekularyzacja nie przeszła przez wszystkie kraje cywilizacji zachodniej. Wskazywał Irlandię i Polskę. Ale popatrzmy dzisiaj, Irlandia już jest sekularyzowana, a Polska jest na dobrej drodze. Rzeczywiście pewnych postępów sekularyzacyjnych. I to widać w wielu obszarach tej sekularyzacji. Ale ta sekularyzacja wcale nie oznacza, że jest zanik całkowicie praktyk religijnych, że jest zanik zainteresowania religijnością. I wydaje mi się, że pewna ukrytość Boga, kiedy patrzymy tak jakby z perspektywy ateistycznej, to wydaje mi się, że ta ukrytość Boga polega na tym, że Bóg pozostaje ciągle istotnym pytaniem dla człowieka. Ja nawet patrzę z własnego doświadczenia. Wolę rozmawiać z ateistami niż ludźmi, którzy są całkowicie obojętni religijni. Tych to nie interesuje, bo ateista jest, to jest temat, który go interesuje, intryguje nawet. Stara się uzasadnić, pokazać, dyskutować. Wydaje mi się, że ukrytość Boga, to jakby patrząc to jakby z pozycji bardziej ateistycznej, polega na tym, że i tak czas wielkiego pytania o absolut wcale nie minął. Nawet, można powiedzieć, te coraz bardziej ożywione dyskusje związane z sekularyzacją, ateizmem, obecnością religii i tak dalej, właśnie na to wskazują, że nie, że to pytanie pozostaje. Może nie ma gotowej odpowiedzi, ale ważniejsze jest to, żeby to pytanie... Dzisiaj bym powiedział, że pewna obecność Boga zaczyna być obecnością bardziej w postawieniu pytania niż w gotowej odpowiedzi, która pojawiła się, czy która była obecna tak silnie chociażby w wiekach średnich, w starożytności, czy nawet w epoce nowożytnej. Ale to pytanie nie zniknęło. Natomiast kiedy popatrzymy na z drugiej strony jakby, na tą ukrytość Boga, to wydaje się, że spoglądając na współczesną filozofię, która, bym powiedział, gdzieś stara się właśnie uzasadniać ten teizm, która stara się jednak argumentować za ateizmy, to wydaje mi się, że też zaczyna się coraz silniej akcentować ukrytość Boga. Ta ukrytość Boga, która na przykład jest ukrytością w przyrodzie, ukrytością w dziejach, ukrytością w relacji na przykład. Są różne sposoby tego ukrywania się Boga. Dlaczego dzisiaj nawet teizm, mówię o filozofii, nie mówię o systemie religijnym, nie? No bo popatrzmy, no chrześcijanie no wierzy, że jest Pan Bóg i tak dalej, ale mówię o pewnych argumentacjach. Dlaczego dzisiaj jakby troszeczkę skromniej to jest? To już nie jest właśnie argumentacja świętego Tomasza, tu przyczyna, tutaj mamy istnienie niekonieczne, konieczne istnienie musi być i tak dalej, a wszyscy nazywają to Bogiem, wszyscy padają na kolana. No dzisiaj tak to nie działa. Raczej kontekst dzisiejszego pytania o Boga rzeczywiście jest kontekstem, który został niesamowicie silnie naznaczony doświadczeniem zła. I dzisiaj, jeżeli chce się rozmawiać o Bogu, jeżeli chce się gdzieś argumentować na temat Boga, wydaje mi się, że nie można pominąć tego jednego zasadniczego kontekstu, jakim jest doświadczenie zła. Symbolem tego oczywiście był Auschwitz, są totalitaryzmy, ale zwróćcie uwagę, że nawet współcześnie, nawet to, czego jesteśmy świadkami na granicy, za granicą niedaleko, właśnie znowu pojawia się ten sam kontekst. Nie? A gdzie jest Pan Bóg w tym wszystkim? Dlaczego Bóg nie jest w stanie ingerować w te rzeczy? Dlaczego Bóg na przykład dopuścił do takich dramatów jak Holokaust, jak, nie wiem, morderstwa w Rwandzie, jak czasy Pol Pota? Zwróćcie uwagę, że dzisiaj przez pewne doświadczenie zła I, II wojny światowej i tych, byśmy nazwali, innych Holokaustów, których byliśmy świadkami, to staje naprawdę bardzo silne pytanie, jak dzisiaj mówić o Bogu, który jest miłością i który jest wszechmocny. Zwróćcie uwagę, że to jest ten problem. Bo gdyby Pan Bóg nie był miłością,
I byśmy powiedzieli, że on nas karze, powiedzmy, i zsyła różne holokausty Putinów i tak dalej, no to byśmy mieli sprawę oczywistą, nie? To człowiek tak sobie myśli, nie? No nabroiliśmy, no dobra, pandemika jakaś przyszła, pandemia, cyk, 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 no bo trzeba było rzeczywiście tam do pionu ludzi postawić. Ale wiemy, że tak nie działa. Nawet wyznawcy Pana Jezusa, apostołowie, pytali się Pana Jezusa, Panie Jezu, no tam zawaliła się jakaś wieża Siloam, zabiła iluś tam ludzi. Czy oni byli większymi grzesznikami? No bo musieli być grzesznikami, jak na nich to się zawaliło. Albo czy ten niewidomy od urodzenia, to był większy był większym grzesznikiem? Kto grzeszył? On czy jego rodzice? No bo ktoś musiał. No halo, no przecież to, że on jest niewidomy, to przecież nie może być bez przyczyny. I zwróć uwagę, że nawet byśmy chcieli, żeby tak było. No zwróć uwagę, jak świat byłby racjonalny. Że wiemy, że cierpienia, które nas spotykają w skali mikro i w skali makro, są pewnym zsyłaniem boskim jako element właśnie wychowawczy na przykład. Że Pan Bóg mówi, o sobie wychowam, o widzę, że ten ludzik, tak powiedzmy, te ludzie tam po prostu sobie trochę tam fikają, no to weźmy sobie ich tam wychowajmy, no to jakiś tam przepuśćmy jakąś wojenkę, to może zmądrzeją. Zwróć uwagę, absolutnie tak nie patrzymy, nie można spojrzeć na Boga. To już nawet w Starym Testamencie Hiob jest tego przykładem. Nie? Hiob stracił wszystko, a przyjaciele siedzi na kupie gnoju, obsypany trądem czy tam jakąś inną choróbskiem, a przyjaciele przychodzą, mówię, chłopie, poszukaj grzeszka, bo na pewno coś zgrzeszyłeś. Inaczej to by się tobie nie przydarzyło. I to jest kontekst, można powiedzieć, dzisiejszego pytania o absolut. Jak dzisiaj mówić o Panu Bogu w momencie, kiedy doświadcza się takich rzeczy? I przez to wydaje mi się, że dzisiejsze spojrzenie właściwie idzie w stronę pewnej ukrytości. Nawet Varillon, taki inny myśliciel francuski, mówi wręcz o pokorze Boga, o pewnej ukrytości Boga, o pewnym schowaniu się Boga, chociażby przez to, czy wycofaniu się. Hans Jonas na przykład używa takiego zwrotu o wycofaniu się Boga, właśnie po to, żeby człowiek mógł być człowiekiem. Może tu warto sięgnąć właśnie do myśli Hansa Jonasa. Napisał taką mały esej, właściwie to był też głos w dyskusji. Idea Boga po Auschwitz. Oczywiście Hans Jonas był Żydem, a Żydzi doświadczyli pewnego pytania o absolut w momencie, kiedy przetoczył się Holokaust, kiedy nastąpiła prawie cała eksterminacja tego narodu. Się pytali, jak to my jesteśmy narodem wybranym? Kiedyś to Pan Bóg Mojżesza z jakąś tam grupką ludzi czmychnął z Egiptu przez pustynię i Morze Czerwone i potrafił ich wyprowadzić, a co nie mógł zagwarantować, żebyśmy my ocalili z Holokaustu? Przecież prawie, nie chcę powiedzieć, jakaś duża część narodu została eksterminowana. Więc gdzie był Pan Bóg? No i dla Żydów był to duży problem. I Hans Jonas, wydaje mi się, że bardzo ciekawie i w moim przekonaniu on oddaje właśnie pewien sposób myślenia dzisiaj. Bo mówi, podstawowe pytanie, jakie człowiek sobie zadaje dzisiaj, to jest, gdzie jest Pan Bóg? Popatrzmy, weźmy tych ludzi na Ukrainie. Oni dokładnie zadają to pytanie, gdzie jest Pan Bóg w tym wszystkim? Kiedy dzieją się takie rzeczy na ich oczach. Gdzie jest Pan Bóg? I Hans Jonas mówi, że to nie jest dobrze postawione pytanie. Na to pytanie nie ma odpowiedzi. On mówi, że trzeba postawić sobie troszeczkę inne pytania. Mówi, zasadnicze pytanie, jakie w tym momencie człowiek powinien sobie postawić, to jest pytanie nie gdzie jest Pan Bóg, ale gdzie jest człowiek. Pan Bóg jest tylko tam, pisze Hans Jonas, gdzie człowiek wpuści Pana Boga. Tam, gdzie pozwoli mu przez siebie działać. My nie mamy się pytać, gdzie jest Pan Bóg. My się pytamy, gdzie byli ludzie. Gdzie byli ludzie, którzy wybrali Hitlera i dopuścili go do władzy. Gdzie byli ludzie, którzy nie potrafili zapanować nad Hitlerem, nie potrafili ograniczyć jego władzy? Gdzie byli ludzie, którzy, byśmy nawet w dzisiejszym kontekście powiedzieli, gdzie byli ludzie, którzy pozwalają, że Putin czuje się tak bezkarny w swoim funkcjonowaniu? Gdzie byli ci wszyscy ludzie? My nie pytajmy się, gdzie jest Pan Bóg. My się zapytajmy bardziej, gdzie jest człowiek w tym wszystkim, gdzie my jesteśmy. I wydaje mi się, że dzisiaj ta panorama pytania o Boga, ona całkowicie zmieniła też pewien swój kontekst. Właśnie w czasach starożytnych, średniowiecznych, czy nawet nowożytnych, popatrzmy, że najczęściej próbowano uzasadniać istnienie Pana Boga w
takiej, bym powiedział, relacji do świata, nie? Że świat zaistniał, to musi być przyczyna tego zaistnienia. A ta przyczyna sama z zaistnienia jeszcze jest samoistnym istnieniem. Nie? Więc popatrzmy, mądrze to brzmi. I rzeczywiście, tak jest, to prawda. Tutaj metafizyki nikt nie podważy. Ale zwróć uwagę, że do współczesnego człowieka to nie przemawia. I dzisiaj filozofia jakby zaczyna szukać innego sposobu właśnie tego ukrywania się Boga. Że Bóg dzisiaj nie ukrywa się właśnie gdzieś za istnieniem, gdzieś w chmurach, gdzieś transcendentny i tak dalej, ale stara się dzisiaj pokazać, że ukrytość Pana Boga dokonuje się chociażby w relacji międzyludzkiej. Że to Lewinas na przykład, inny żydowski myśliciel, gdzieś mówi o takim śladzie Boga, że w tej odpowiedzialności za bezbronną twarz drugiego, wobec której nie mogę przejść obojętnie, to tam gdzieś mogę odkryć tą ostateczną odpowiedzialność, którą mam przed Panem Bogiem. Rzeczywiście ten Bóg jakby zmienił obszar, gdzie możemy go odkryć. Że nie odkrywamy go gdzieś tam w zaświatach, w jakimś transcendentnym istnieniu, ale mamy gdzieś go odkryć bardziej w pewnym wymogu odpowiedzialności za drugiego człowieka. Tu jest pewna ukrytość Boga. Właśnie taka dyskusja, która została wywołana przez Schellingera, to jest kanadyjski myśliciel, który napisał taki prosty artykuł właśnie na temat argumentu przeciwko Panu Bogu. Właśnie często się go nazywa argumentem z ukrycia, że Pana Boga nie ma, bo gdyby był, to by się tak w krzakach nie chował. Tak mniej więcej brzmi jego argumentacja. No bo mówi tak, no dlaczego Pan Bóg się tak ukrywa, nie? Zobaczmy, jak świat byłby prostszy, gdyby na przykład przed budynkiem tu Akademii, no Pan Bóg tak 3 razy w tygodniu się przeszedł, nie? No byśmy tak już nie mieli wątpliwości co do jego istnienia. By tak przeszedł, nie? Jakiś cudzik zrobił na przykład, nie? Zwróć uwagę, że zarzut, jaki można postawić Panu Bogu, to jest właśnie zarzut, że on za bardzo się ukrywa. To jakby Panu Bogu nie zależało na tym, żeby nas przekonać do siebie. Zwróć uwagę, że my bardzo często staramy się do siebie przekonać. Państwo jak chcą coś uzyskać, to państwo na głowie stoną, żeby coś, nie wiem, przekonać drugiego człowieka, że jest państwem, poszedł do kina, zrobił coś i tak dalej. Państwo wszystko zrobią. A popatrzmy, a co Bóg robi, nie? Gdyby chciał bardziej nas przekonać do siebie, no to byłby bardziej ewidentny. No i Schellinger uważa, że no, jeżeli on jednak nic nie robi, bo jednak nie widać, żeby coś było robione, no to prawdopodobnie go po prostu nie ma. I to jest jego argumentacja. I oczywiście ten Schellinger wywołał taki wielki spór, zaczęto mocno z nim dyskutować i to jest taka ciekawa obecnie dyskusja, która przetacza się przez różne publikacje filozoficzne. Ale rzeczywiście odpowiedź właśnie idzie w tym kierunku, żeby pokazać, że Bóg jest obecny, choć w sposób ukryty. I właśnie tak jak Państwu wspomniałem, mówi się o takim potrójnym ukryciu Boga. To jest ukrycie Boga w dziejach, ukrycie Boga w przyrodzie i ukrycie Boga w relacji. Więc tak pokrótce tylko Państwu zakończę, na czym polega ta ukrytość w przyrodzie. No przede wszystkim to jest, byśmy powiedzieli, pewien zamysł Boga, który jest obecny w świecie. Zamysł, czyli pewna harmonia, pewna matematyczność, pewna cudowność tego świata właśnie wskazuje na to, że jakaś racjonalność za tym wszystkim jest. Już nawet nie chodzi o to, żeby posłużyć się tą argumentacją, że coś nie może powstać z niczego, że musi być jakaś przyczyna, ale bardziej pokazanie, że świat, który coraz silniej odkrywamy, zachwyca swoją racjonalnością. Zachwyca pewnym, to Heller używa takiego zwrotu, zamysłem, który w tym świecie jest pisany. Chociażby zamysł związany z życiem, z tajemnicą życia. Zwróć uwagę, jak my nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć do dzisiaj, czym jest życie. Nawet ciągle spory, jak powstało życie. Czy chemicznie, czy biologicznie, czy z kosmosu. Ale w kosmosie to skąd się wziął? Zobaczmy, pewien zachwyt nad tajemnicą czy życia, czy tajemnicą samego wszechświata. To jest ta ukrytość Boga w przyrodzie. Ukrytość Boga w dziejach to jest właśnie ta kwestia cierpienia, holokaustów, doświadczeń najróżniejszych. Ale popatrzmy, że też cała ta historia pokazuje ludzkości nawet, że jednak prędzej czy później, popatrzmy, że nawet jeżeli doświadczamy pewnego, byśmy powiedzieli, dramatycznego zła, jednak dokonuje się pewne zwycięstwo mimo wszystko dobra. Nawet gdyby Państwo
To jest taka ciekawa lektura. Państwo gdzieś tam może zetknęli się z Pismem Świętym. Bywa w życiu. I zwróć uwagę, że jest ostatnia księga, która nazywa się Księgą Apokalipsy. I generalnie nikt tego nie czyta, nie? Bo tego się nie da czytać, nie? Tu potwory, tu jakieś, tu dramaty, tu bestia, ten zeżar tamtego. I tak, no, bym powiedział, taki opis raczej mało optymistyczny. A niech państwo spróbują czasami przeczytać tą Apokalipsę w inny sposób. Jaka jest różnica między siłami dobra i siłami zła? Popatrzmy, że nawet panowanie szatana było 10 tysięcy lat. I później co się dzieje? Panowanie Boga było 100 milionów lat. Jest zawsze dysproporcja. Bo właśnie to jest sens Apokalipsy. Sens Apokalipsy nie jest straszenie nas potwornościami, tylko sensem Apokalipsy jest pokazanie, można powiedzieć, pewnego triumfu, który zawsze dokonuje się przez dobro. I to jest ta obecność Boga w dziejach. A obecność Boga w relacji, to jest to, o czym chociażby państwu wspomniałem, o tej relacji interpersonalnej, odkrywanie pewnej transcendencji, pewnej tajemnicy związanej chociażby z relacyjnością, z miłością i tak dalej. Ale wydaje mi się, że znowu wrócę tutaj trochę do tego doświadczenia ateistycznego, że obecność, ta ukrytość Boga w relacji, to jest również ukrytość Boga w pewnym doświadczeniu naszym. Doświadczeniu pewnej obecności, pewnego czegoś, co nas transcenduje, czegoś, co jest większe od nas. Zwróćmy uwagę, że każdy człowiek ma takie doświadczenia. Ja często przywołuję taki przykład, jak kiedy robiłem pewne staże alpinistyczne w Alpach i pamiętam mojego instruktora wspinaczki. Ateista, komunista, człowiek taki, bym powiedział, zasadniczy. Zawsze szedł głosować na lewicę. Tam wiedział, że jestem księdzem. Nieraz sobie dyskutowaliśmy. Dzięki niemu nawet zwiedziłem pewne kościoły we Francji, bo pokazał, słuchaj, tam jest świetny kościół, pokażę ci go. Taki ateista, taki prawdziwy ateista, pokazywał kulturę Francji i mówi, był merem w jakiejś podparyskiej miejscowości, to pierwsze, co zrobił, to wyremontował kościół, bo powiedział, nie, to jest nasza tradycja. Ale pamiętam do dzisiaj, że weszliśmy o świcie na Mont Blanc, bo całą noc się spinaliśmy od strony włoskiej i pamiętam, weszliśmy na wschodzie słońca o 7 rano. I w tym momencie patrzymy na ten wschód słońca, niewiele jeszcze było wspinaczy na szczycie i on nagle mówi, ty słuchaj, co, to jest tak piękne, że coś za tym musi być. I zwróć uwagę, że człowiek posiada takie doświadczenia. To jest znowu też pewna ukrytość Boga w pewnych doświadczeniach, które my posiadamy. Właśnie bym powiedział o pewnych doświadczeniach duchowości. I coraz częściej się również na ten aspekt wskazuje, że tu wcale nie chodzi o pewną właśnie udowodnienie tego istnienia absolutu różnymi argumentami i tak dalej. Ale czasami spojrzenie na pewne bogactwo ludzkiej duchowości, czy to będzie duchowość ateistyczna, czy to będzie duchowość religijna, która gdzieś może nas, gdzieś pokazać pewną ukrytość tego absolutu. Chciałem państwu pokazać pewną panoramę pewnej myśli współczesnej, a właściwie celem miałem jedny, żeby państwo zobaczyli, że kwestia Boga, kwestia absolutu, to nie jest kwestia, która rozgrywa się tylko w budynkach kościelnych. Tylko rzeczywiście w pewnej dyskusji, jaka toczy się w kulturze europejskiej i w kulturze amerykańskiej przede wszystkim, że te pytania czy ten spór, on jest bardzo żywy. Że to nie jest tylko spór ludzi religijnych, właściwie którzy gdzieś tam sobie prywatnie mówią o jakimś Panu Bogu. Okazuje się, że to pytanie o absolut, ono ciągłym jest pytaniem od tysięcy lat, i ciągle pozostaje pytaniem ważnym, choć dotyczy tego, który jest mimo wszystko bardzo ukryty. Dziękuję państwu za uwagę.